Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie po poprzednim odcinku Ego Top. Także udało mi się zrobić tak, żeby wygrać. Jest super. Jest super, więc weźmy sobie, kolejny raz dobierzmy dobrze matchupy, trochę skupienia i mówię, no przynajmniej jest, wiecie, ja wiem, że wygrałem przez to, że przeciwnik miał za mało many, ale on idąc po 21 spell powera dobrze wiedział, ile będzie miał spell powera, ile będzie miał many i założył, że 153 mu wystarczy, a miał build, w którym zawarł jeszcze taczkę z 2% z 2% kurczę szansy na to, żeby to złożyć, więc no w ogóle piękny pewnie ma odcinek swoją drogą, natomiast ja też ze względu na to, że udało mi się wygrać i słuchajcie, zebrałem za to 67 punktów. I uwaga, awansowałem w tabeli dzięki temu na 30 miejsce. Mam 12 minut, 10 porażek i 1681 punktów. No i jest fajnie. Dobra, a z tych buildów to tak, tego nie chcę na krasnoluda grać, bo to jeszcze mi przyjdzie z runami, będzie mnie przesuwał. Przystań w akademię, zawsze jest ryzykowna. Tak, na pewno. No już sobie, już będę grał ci nekropolię w tego, w akademię ci zostawię. To już wolę to, jakoś tam wjechać, kontrolnie wjechać. A jednak nie, jednak trzeba grać na nekropolię. O! No, chciałem kichnąć. No tak, dobra. Sorki, jeżeli komuś wysadziło słuchawki. Nie będę tego wycinał. Giovanni jest specjalistą od wampirów, natomiast Telcek jest specjalistą od podżegaczy. A jak wiemy, podżegacze lubią Edgy Boya, więc specjalnie pod odcinek weźmiemy sobie nie rębasza, tylko podżegacza, żeby mu tam obniżyć morale przed ekranem. Dobra, jest pierścień szybkości, jest, no w zasadzie to z tej ścieżki, to pierścień szybkości, atak i atak. Słuchajcie, to może być dobra ścieżka, ale to jeszcze mogę mieć lepszą za chwilę. Tylko, że tu jest dużo, dużo spell powera, to spell power to mi aż tak niepotrzebny i wiedza. Zaraz zobaczymy sobie, co jest w gildii. Gniew hordy, bardzo dobry krzyk na nekropolię. Natomiast ten drugi też bym przyjął z miłą chęcią, w sumie one są dosyć uniwersalne. Dobra, są morale, jest szczęście, to też jest dobra ścieżka. Morale, szczęście i obrona, ale ja bym sobie zrobił coś takiego. Znaczy, mogę trochę to połakomić na ewentualne wygrywanie z nim przebitki, natomiast można sobie wymyślić coś następującego. Śmierć nieistniejącym, żeby zabijać Feniksy i inne tam jakieś żywiołaki. Siła ponad magią, wiadomo, sztos. Trzeba by mieć coś, co pozwoliłoby mojemu orkowi na dobijanie staków na ostatnim bastionie. I myślę nad ognistym gniewem i wybuchem many. Tylko, że kurde, to się może nie udać, nie? Może się nie udać, bo ognisty gniew i wybuch many. No bo może nie zagrać mi tego destro, nie? Co to? Zaraz, kulka, wichura. No nie, to też jest bez sensu. Może ja jednak zagram coś takiego. Co ja tu mam? Prędkość. Prędkość i prędkość. Mam tylko w sumie prędkość na tej ścieżce. Lotnego nie zagram wjazdu, bo po prostu nie ma do tego możliwości, znaczy nie ma do tego po prostu tutaj predyspozycji żadnych, ani w buildzie, ani w niczym. Pamięć naszej krwi bym sobie zagrał. No rozbicie mroku, no tyle jest spoko, że jest rozbicie mroku, jest spoko, tak? Tutaj w sumie obniżyć inicjatywę szkieletowi strzelającemu. A może by zagrał? Może by zagrał tak. Trochę szczęścia barbarzyńcy. Znaczy nie, przepraszam. Szczęścia odporności na magię. Trochę kurczę ataku. Z namiotem. O. Jakiś taki witalność. Schroń nas wszystkich. Może. Fajny build.
Taki uniwersalny. Taki uniwersalny. Machina akurat ma telsek, rozbicie przywołania ma. No tylko nawet ma rozbicie światła, co jest chciwe. Chciwe jest zagrać. Kurde, ej, słuchajcie, a wiecie co? Bo wiecie, że można zagrać tak. Wtedy ten wampir się w ogóle nie ruszy w porównaniu z moimi jednostkami. Zagrać odporność na magię. Na tego, na ogień. Żeby żadnych kulek nie było, niczego tam chorego. To w razie czego. I dorzucić sobie to. I dorzucić sobie to, to i jeszcze to. Ewentualnie, żeby bohater nie był bezrobotny tak całkowicie, w sensie, no, rzuci tam parę krzyków, nie? To coś takiego zmontować. No to zagrajmy chciwie. Chciwie niech będzie. Ciach, ciach. No, daję, daję. Dowodzonko nie, tym razem. Mamy krzyk od tego, nie? Od dowodzenia, więc to też nie trzeba tak od razu brać. Szukamy czegoś? W sumie szukamy. Można próbować, żeby coś od razu ukierunkować. O, atak na przykład. Coś jeszcze jest? Szczęście. No, szczęście później. Szczęście później. Dowodzenie nie teraz. Lepszy atak. Obrona, tak. Na rozbicie mroku tym razem nie bierzemy. Na razie to, to bić. Lepsze rozbicie światła, bo nie daje mi tego, co potrzebuję. Tak. Lepsza obrona. No. Mogłoby tak się trochę... Dobra, niech będzie już to przywołanie. Bo już mam prawie wszystko. Poproszę o... No i dało mi dwie naraz, to chciałem. Zawsze można próbować przekrzyczeć nekromantę. To też jest sposób, bo można mu tam odwrócenie uwagi walnąć. Ale chyba to może nie tym razem. No i zagrajmy i zobaczymy. Oświecenie muszę tym razem już opluć, to już za późno. Zaraz to mi wyskoczy jeszcze. Tak też się stało. Jest wichurka. Tu już nie trzeba. No tu już zaczyna robić się trochę nieprzyjemnie, bo nie wziąłem tego umiejętności i będzie teraz problem spory. To jako dopięcie buildu, jako że mi nie daje tego, co chcę, to może ten namiot coś by leczył. No niech będą te machiny, w sensie, no... Niech ten namiocik coś robi po prostu, no i tyle. To jest akurat słabe zastępstwo za szczęście. Natomiast... lepszego nie mam. Znowu dało dobre statystyki startowe. Jest ta wichura. No chciwe zagranie. Chciwe zagranie pod klepanie nekropolii, ja wiem. Ale nie ma tu lepszej opcji. No nie ma z czego kleić, no. Nie ma żadnego dopchania się atakiem, czymś tam, no po prostu... Po prostu nie. Jak to wygląda po wzięciu wszystkich tych dziwnych rzeczy. Poza tym... W sumie to też mi nie jest potrzebne. Jakby nie było, to też nie jest potrzebne, chyba że znajdę do niego głowę, to wtedy spoko. Atak, obrona oczywiście. Bo statystyki mam wybitnie niefajne. Nie mam też boosta, to jest problematyczne od razu. Jak to będzie magia zniszczenia i on mi zagra wybuch many, to się trochę zirytuje, no nie? Natomiast... A jak zagra światło, to się kurwa zdziwi. Nie no. Dobra. Czy... Nie no, to i tak muszę iść na lewo, no co ja w ogóle? Przecież...
Gdzież muszę, no znowu bym poszedł na prawo, jak ostatnio, i ryzykować, no można próbować, ale... Ale no myślę, że no nie bardzo. Morale szczęście. No tak. Morale szczęście to zawsze. I na klatę by coś przyjął. Właśnie na przykład taką zbrojkę. Ile ona kosztuje? 12? Jak 12 to luz. No i dobra, no więcej ze sprzedawcy artefaktów nie wycisnę. Zrobiło się jeszcze przyjemniej dla dużych jednostek. Naprawdę w porządku. No na pewno ruszę się dosyć szybko, prawda? No, dosyć szybko się ruszę. Na razie jeszcze pójdziemy na dół. Zobaczę, co tam mi się udało ugrać. No, szczerze nigdy nie grałem z takim dziwnym buildem. Czy on jest nieoptymalny? No trochę jest. Pierwsza pomoc. No tak, no lepszej tutaj opcji nie mam. A, jeszcze dałoby się opchnąć dwa ataku za level. No i by się chyba nawet opłacało. Nawet by się opłacało, jeżeli da mi faktycznie machiny, to warto. Atak wiedza, zaraz atak wiedza. A nie, no wiedza mi się przyda, bardziej niż atak. Jednak chciałem chwilę pokrzyczeć. I dostałem do obrony. Namiot zarazy to nie akurat, ale eksperckie machiny to mogą się przydać. Słuchajcie, takie dopięcie na koniec tego. Bez balisty. Właściwie nie wiem po co. To słabe to jest, nie? Ale. Ale no, jakieś tam klątwy będę sobie leczył. Z tych moich upośledzonych orków. No to w sumie inaczej tego nazwać nie można. Dobra, no ten, no weźmy podżegacza. Niech się stejkuje chłopak. Na spaloną ziemię. No niestety jest problemem to, że on ucieka. No i muszę wziąć tego walczącego wręcz przez to. Plugawienie magii wiosny ostatnio tak oddało. Nie mówiłem wam o tym, ale ten grałem na gościa. Czekaj, obecność dowódcy to jest to, że mają pozytywne morale, tak? Tak. Z gościem grałem sobie ostatnio i plugawienie magii weszło 3 razy z rzędu podczas hipnozy. Hipnoza go kosztowała przy rzuceniu po 2 razach kosztowało go tak, jak rzuciłby 4 razy. Natomiast później weszło mu z 50% siłą czarów. W sensie przez to plugawienie, i przez to nie mogła się jednostka ruszyć, bo wywaliło gdzieś tam na koniec GB paska. Także ostatnio było śmiesznie i dlatego zaufam mu po raz drugi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ork bić i dziwny być. Bardzo dziwny ork, nie? Widzieliście takiego kiedyś? Ja też nie. Ja też nie widziałem. Balistę wezmę jeszcze do kompletu. Ktoś tam będzie biła przy tym 18 razy 5, 90-90, no 2 strzały jak w mordę strzelił. Omówienie buildu? Robimy. Statystyki 13, 12, 1, 5, morale 1, szczęście 1. Przynajmniej nie na minusie na start, nie? Chociaż szczęście pewnie będzie na minusie. Jeszcze już po rzuceniu z kowytu. Ten się bije wręcz, ten jest atakiem w morale Edgyboya. Chociaż ostatnio mi się też sprawdził na nekropolię, bo jest po prostu twardy, jak się nabije szału. Córa nieba, no, ma rzucać runy, po prostu. Gobliński plugawiec, może splugawi coś, a może nie. Może będę miał 2 szały na raz wrzucone. Herc przyspieszanie, ten pożera ciała, ten bije i robimy Edgyboyowi 2-0 i 3-1 w łącznej bitwie youtuberów. Kto wie, może się uda, także... Co przyszykował nasz przeciwnik? Proszę, żeby to był wjazd. Cholera. Nie bardzo. Nie bardzo. No dobra. Przynajmniej się nie będzie ruszał. Nie będzie się ruszał, podczas gdy ja będę się ruszał i będzie mnie klepał, nie? Także no, nie poda... Nie. A dlaczego wziął to tego poltergeista? Coś mi się nie podoba, bo tamten to wiecie, manę wyżera, nie? I tak dalej, a ten co? Siła czarów 15. Okej. Okay.
Wolumin. Tylko który? Magii. Nie, akurat. Trzynaście wiedzy. Bardzo. Tak. 6, 10, 15, 13. No, panie, co tam masz ciekawego z tyłu? Minus 1. No, wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. Proszę, żeby to było światło. Proszę, 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 proszę. Światło, 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 światło. Żeby raz przeczytać przeciwnika, no. Raz. Ty se tam powoli będziesz szedł do przodu. Proszę nie mrok, proszę nie mrok. O, jeszcze ty. Jeszcze kurde. No. No nic, no. Dwumagia. Dwumagia. No przy 14 spellpowera to go trochę tam wyrzuci wstecz, nie? Zdąży się przestawić. Chodź tu, gobasie. A, można było... Można było 200 IQ, plugawienie magii. Szkoda. Kurde, nie przemyślałem tego ruchu. To może mnie kosztować jeden szał zamiast dwóch. Straszny bit. Ale z drugiej strony, jaka zabawa. No tak myślałem, że go wyrzuci w kosmos. Pyk. I zróbmy tak. Ruszmy się troszeczkę do przodu. O tak, myślę. Optimum. No spokojnie, pokrzyczymy trochę do przeciwnika. Wystarczy mi tyle, bo nie przejdzie do moich staków, nie? Raczej. A jak przejdzie, to jeszcze się tu ustawię. No nie no, 7, wiadomo. No, nie przejdzie. Nie przejdzie, więc co mogę... Co zrobić, co mogę? Dobra, idę go klepać przecież. Statystyki to ja mam. Chodź, 5 sztuk, kurde. To dobrze, że to dostanie nerfa z mnożnika x6,5 do mnożnika x5, bo... No i ten gość się nigdy nie ruszy, już potem. 508 ini. Weź nie z morale, bo ten jeden moral jak mnie stroluje, słabo będzie. Tak swoją drogą nie zauważyłem, czy on ma talent magiczny, czy nie ma. Jakby da się przeżyć takie obrażenia. Myślę, że bez jakiegoś większego problemu. Ale się połakomiłem. Trzeba było rozbić mrok, byłby spokój. Spokój i cisza by było. Łatwiutka gierka, a tak to niestety. Niestety. Trzeba będzie się użerać. Gniew hordy. No wiadomo, że wlisza. Boom. Bij podżegacza na początku. A nie będzie bił podżegacza. Szkoda. Podszedł wampirzem, żeby dostać hita. To może się połakomimy, bo ten wampir to się ruszy późno. Późno się ruszy, no. No i teraz co? Teraz możemy sobie zrobić.
On i tak zdejmuje mu kontrę. No to weź go sobie ten. Ej, no obrażenia to ja mam top, szczerze. 40 zombich? Zabić? No to myk. O, gdyby nie ten jeden laka, znaczy unlaka, no. Istnieje nieduże prawdopodobieństwo. O, idealnie się złożyło. Bo tak to jakby poszło, to słabiej, a tak to lepiej. 4 sztuki i myk, 2 sztuki. 4 za 2, spoko. No szkoda, że ją odsunął, ale ja ją przysunę potem hersztem, też być dobrze. Co tam wymyślisz, panie? Co tam się stało? Siła czarów uległa redukcji. O nie, tylko nie to. Tylko nie siła czarów. Ty nie dojdziesz do niego oczywiście, no pewnie, że nie. A ty? Też nie dojdziesz. Udało się. Co tam miało być? No... Żeby cyklop mnie tu... Kiedy on się rusza? O jeny. Ciebie na pasku nie ma, chłopie. To weź się zdefuj, bo... No bo nie ma... No nie mam co zrobić po prostu. Podejdź tu smoczkiem. Sobie. I zaraz się może zabierzemy za pakowanie. Teraz tak. O, ile tam spadło? Jedna córa. Ach, kurde. Pyk. I co? I leczymy sobie tego. A to jest jeden strzał. No tak myślałem, że dwa. No nie chciał. Nie chciałbym dostać od wampira. Trzy sztuki. 7 sztuk. No okej. Okay. 16 do pokonania po raz kolejny. Cyklop nie rusza się nigdy. Nie ma żadnego ciała. Nie no, tyle to nie. I możemy sobie zrobić na przykład. Szkoda mi podżegacza po prostu, nie? Niech on sobie tam spokojnie robi swoje. Spokojnie niech on sobie robi swoje. Ciekawe, czy córy mogą z obcej jednostki robić tego. Z obcej jednostki, czy mogą robić sobie O, w sumie jak dostanie kosę z podwójnego kontrataku, to też nie będzie jej za wesoło. Najgorzej, że ma ten wampiryzm w ogóle. Dobra. Ciach. No cóż. Cyklop się jeszcze ruszy? Jeszcze się ruszy. Dobrze, że jest wszystko poblokowane. Ej, no ten wampir to trochę przesadza. Tak mi się coś wydaje. Ale za to możemy zrobić... Ty, bo ile ona ma tego szału? A, no, nawet pierwszego sobie nie wbiła. Bo jak ja go zaatakuję, on sobie się uleczy, a ja potem jeszcze mu przypakuję z trzech jednostek na raz, to chyba się złoży, co?
Chyba tak. Zaraz zobaczymy. Dobra, trochę szału wpadło. Tak. Chyba, chociaż to podżega, czy jeszcze powinien ze 4 zabić? Wiadomo, że to ważne. Jedna sztuka. Ty masz możliwość coś jeść? To weź jedz. Czemu nie? Okej. Okay. No oczywiście, że tego nie wygram, bo nie rozbiłem mroku, prawda? Jednostki jego, ja wiem, że się ruszają długo, czy długo, no w ogóle się nie ruszają, tylko to z tego. A dlaczego nie dostali oni tylko? Wydaje mi się, że tak działało. Powinno działać, że dostać powinny tylko jednostki przeciwnika. Kontrę. Dobra. Łańcuch błyskawic. Ty, a słowo wodza. Nie, gniew hordy na nią. O! Leżeć. No wampira nie dam rady pokonać. No jakby ten krzyk plus 10 do ataku był. No i to, no i co? Nie zużył dwa razy. Ach. Ach, szkoda. No to tyle by było, no. Co mam, co to mam dużo mówić, no. Będę sobie na koniec grał hersztem, po prostu. Bo tu mi zostawił piękną sprawę. O, wiedziałem, że się będzie... Ty, jak... No, niestety, no. Weźmy sobie, zjedzmy, no. No cóż, no trudno się mówi. Na kogo następnego klepiemy? No dobra, to niech będzie ten wampir. W sumie to teraz jest za free, tak? Bo on się nie wskrzesi. Straszne. No ale że 10 niszczę. To jest main jednostka, ty. Co ty? Kurde. No szkoda tego, szkoda. Będę powtarzał, że za łakomie zagrałem, no. Rozbity brok by był i cześć, no. I tyle. Wampiryzm nie działa, hipnoza nie działa. Klikanie powolne i dokańczanie. Zobaczcie, jakie ja mam tutaj ten. Jakie ja mam tutaj liczby, nie? Nawet w sumie to on naprawdę spoko bije. Wow. I przed tym wampirem się wszyscy jeszcze ruszą raz, mimo wszystko. No, a hipnoza tak fajnie nie działa na rozbiciu. Szczególnie przy takim pasku, to nic by sobie nie zahipnotyzował, po prostu. Jakiś tam wampiryzm mógłby rzucić, no, przy 14 spellpowera i rozbitym mroku, to... O nie! Tylko nie oślepienie, które zostanie zdjęte za pomocą namiotu. Kurde, albo za pomocą słowa wodza, no, kurde. Hehe.
I co tam, pani szamanko? Poświęć goblina, poświęć, może jeszcze będzie ci dane uderzyć. To fajne bez kontry. To w sumie też fajne. No bo nie da się już lepiej. No nie da się już. Szkiele czy... Nie, no tutaj. A jeszcze ten jeden lag, unlag, strasznie boli. Szczególnie przy takich właśnie jakichś tam atakach, przy których chciałbym więcej uderzyć. 11, 2, 1, 4. 4 telseków jest w sumie wartych tego. Ale chyba na... No na początek... Dobra, niech będzie ten, to coś tam zrobi sobie. Jeszcze mu zapakuj. No już połowa staku spadła, nie? Jakby nie było. Jakby nie ta hipnoza. Ciach. Ostatni łańcuch błyskawic. Nawet ładnie wyszło. No teraz będzie oczywiście hipno. Wyrzuci go za niego. Nie mam straszenia. Mogę go nastejkować troszkę. Rzucić mu jakiś tam dodatkowy szał, niech ma. Wiecie co, to nawet nie wiem, czy build klasyczny by... ale mu przypakuje. A, dobra, liczymy teraz na... O, serio. Miał... A, bo ma wolumin. No. Słowo wodza. Zabijemy, zabijemy wampira. Okej. Okay. Nie no, to jest niesamowite po prostu. Gość jest niesamowity. Jakby nie to, że ma i szał, i hipnozę, bo szał to by się dało jeszcze wykerować. Wiecie, nastakować gościa, coś tam, nie? A tak to no... Niewiele, niewiele się da. Bez kontry. No... Sześć! Ja myślałem, że on go tutaj weźmie i zaszlachtuje. Kurde, no, ja liczyłem, że ten stack tutaj już przestał istnieć, no. A tu jednak nie. Przeżyjesz to? Powinien. Połakomiłem się, no. Szału już mu na pewno nie rzuci. Teraz hipno, tak? No dobra. Co tam możemy fajnego zrobić? Pokrzepiające zawołanie rzucić, żeby moralował? To nie, to chyba tak nie jest najlepszy pomysł. Zew krwi, no. Dawaj, będziesz trudniejszy do zabicia. No kurde. Ale ten adlak mnie boli. Nie da się tego wyciągnąć. No jakby tutaj
inna troszkę build był, to tak, ale niestety, no, z tego się nie da. Mimo że te jednostki, no zobaczcie, no 880 inicjatywy, 720 inicjatywy. Przy mojej, no tutaj oczywiście jest zły przykład, ale tu na przykład przy 1200 coś. Trzeba teraz wszystko jeść, no. Cyklopy i tak dalej. I Bidny nie dość, że się leczy, to jeszcze nie kontratakuje. Namiot nawet, namiot jeszcze będzie słabiej uderzał przez to wszystko. Chodź. Plus 3 z cyklopa. Już mu szał spadł. Wow. Nabijać. To tak nie działa, jak rozumiem. Uwzięła się ta balista na tego lisza. No, wiecie to. Gdybym wyczuł, to by zupełnie inaczej się to oglądało. A spróbować było trzeba. Tu od razu masz jedzonko. Jakby Paokaj się szałował, to pewnie byłoby trochę lepiej, no. Tak to nie bardzo. To przyszedł czas na balistę bidną. Dobra. A mam. Czas na lisza. O, plus jeden. Słabizna. To. Lisz miękki i niedobry najwyraźniej. Już taki stęchły trochę bym powiedział. Na Jodziego nie wolno poddawać, dopóki stoją jednostki. Ale tym razem tutaj nie ma po prostu. No, ani mu się mana nie kończy, ani nic. No. No nie ma tutaj przesłanek żadnych za tym, żeby coś tutaj pozytywnego dla mnie było. Zobaczcie, jak on go powoli bije. To jest niesamowite, nie? Ile? O, plus 4 z tego. O, dobre, dobre. I jeszcze się ruszę przed podżegaczem. Poiłem sobie. Irytująca strasznie jednostka, wiem. Jakby nawet jedno odparcie było, nie? To inna rozmowa. Plus 3, jest, dobra. Ale już się ciała skończyły, niestety, no. Najbliższe ciało smok. 10 razy. Ile? 10 było na start bitwy? 10 razy 1620. Nie wiem tam, jaki jest dokładny przelicznik. Ojej. No. Pewnie atakować go nie będzie, bo mu się nie opłaca. No, cóż. Zaatakujmy tak. Czekaj, na pewno? Tak. No, już dwie sztuki, dobra. Żegnamy się. 58 damage'a w kontrataku. Nie starczy, żeby go uderzyć. A wiecie, nawet zwiększenie kosztu zaklęć razy dwa, jakie dobre by było. Takie naprawdę dobre. Najlepszy będzie festiwal, jak Edgy będzie go ubijał, nie? 23. Tego, 23, 7 defa, już teraz 27 mu upadła ten, on ma wściekłość? A, dlatego on taki na końcu jest porąbanie mocny. 37 ataku, co by tam przypadkiem mu nie uciekł to jeszcze. Teraz to można autowalkę już puścić, nie? Jeszcze stack dobije, o jak ładnie. Już nie ma co go jeść.
Już 11? O, skończył się szał. Szkoda. No szkoda, szkoda. Ale no, przez pewien moment trzymał się dzielnie. Trzymał się dzielnie. Jak, kurczę, cholera wie co z tymi machinami. Prawdę mówiąc, jakby nie to, tylko coś innego. No ale no, tak na końcu mnie trochę wzięło. Można było to rysować na środku i byłoby całkiem nieźle. Także zachciwy build, tym razem zachciwy. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Mamy 2 do 2. Spodziewałem się, jakby nie było. Statystyki słabe były. Build ten. Dzięki. Build był ryzykowny, bym powiedział. Artefakty spoko. W sensie, no wiecie, wichurę jest mieć spoko na nekropolię zawsze, gdy możesz jakoś z tego odnieść jakąś korzyść. Ja pomyślałem o tym, że Giovanni może mieć prawkę, bo po pierwsze ostatnio mi się zdarzył 2 razy Giovanni ze światłem. To też było bardzo dziwne, natomiast zdarzył mi się 2 razy. I kurczę mówię, a dobra, może jakieś tam przeczucie, nie? I ostatnio faktycznie był taki co na manę, chyba nie udało mi się tego dociągnąć, tak? I potem jeszcze mówię, potem jeszcze w tych grach, które sobie rozgrywałem tam luzem też coś było. No, wiadomo, no, gorycz porażki czasem trzeba przyjąć, natomiast nie ma co się jakoś bardzo przejmować, bitwa była ciekawa, no, nie udało się obniżyć morali osoby siedzącej przed ekranem, biorąc podżegacza na spetce. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć.